Wypełnianie ubytków w posadzce zaprawą żywiczną Dominator 3034. Przedstawiamy skuteczny sposób na wypełnianie ubytków, rys i nierówności w posadzce betonowej. System można stosować zarówno do drobnych napraw, jak i wielkopowierzchniowych obiektów. Do prac na filmie używamy żywicy Dominator Dopox 3034 oraz masy uzyskanej z wymieszania Dominator 3034 wraz z piaskiem kwarcowym lub mączką kwarcową. Dominator Dopox 3034 to dwuskładnikowy podkład epoksydowy przeznaczony do gruntowania podłoży betonowych przed aplikacją żywic nawierzchniowych. Dzięki wysokiej wytrzymałości produkt może być aplikowany pod nawierzchnie narażone na ciężki ruch mechaniczny. Przygotowanie podłoża. Rozpoczynamy od dokładnego szlifowania posadzki, dzięki któremu usuniemy mleczko cementowe oraz wszelkie zabrudzenia. Ponadto szlifowanie pozwala odsłonić wcześniej niewidoczne rysy lub ubytki posadzki. Szlifowania dokonujemy za pomocą szlifierki wyposażonej w głowicę do betonu lub filcową przystawkę z papierem ściernym. Jeżeli beton wymaga mocniejszego przygotowania, konieczne może być wykonanie mocnego szlifowania za pomocą głowicy z tarczami diamentowymi lub śrutowania. Po przeszlifowaniu lub śrutowaniu posadzkę należy odpylić. Przed aplikacją żywicy gruntującej Dominator 3034 podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i stabilne. Po prawidłowym przygotowaniu podłoża dostrzegamy wcześniej niewidoczne defekty posadzki, które należy naprawić. Zanim jednak przystąpimy do wypełniania ubytków, musimy odpowiednio zagruntować podłoże, również przy użyciu żywicy Dominator Dopox 3034. Gruntowanie. Dominator 3034 to produkt dwuskładnikowy. Aktywator dodajemy do bazy i mieszamy mechanicznie przez 3 do 5 minut, aż do uzyskania jednorodnej masy. Czas stosowania po wymieszaniu dwóch składników to 30 minut. Po tym czasie produkt nie nadaje się do użycia, nawet jeśli da się nim jeszcze malować. Aplikujemy za pomocą wałka lub w przypadku mniejszych prac miejscowo przy użyciu pędzla. Po co najmniej 24, ale nie później niż po 48 godzinach od aplikacji warstwy gruntującej przystępujemy do wypełniania ubytków w posadzce. Przy miejscowych naprawach do wypełniania ubytków można przystąpić zaraz po gruntowaniu. Wypełnianie ubytków. Aby uzyskać odpowiednią konsystencję masy naprawczej, mieszamy dwa składniki gruntu, a następnie powoli dodajemy mączkę kwarcową lub piasek kwarcowy do momentu, aż mieszanina uzyska gęstość łatwej do nakładania szpachli. Każda posadzka jest inna, dlatego konsystencję masy należy dostosować do własnych potrzeb. W naszej ofercie posiadamy zarówno mączkę, jak i piasek kwarcowy o trzech różnych stopniach granulacji. Dominator Dopox 3034 może służyć zarówno do uzupełniania drobnych pęknięć i ubytków, jak również do modelowania większych spadków lub podjazdów. W zależności od potrzeb, na każdy kilogram żywicy Dominator 3034 można dodać od 1 do 8 kg piasku kwarcowego. Dodając 1 do 2 kg piasku lub mączki kwarcowej na 1 kg żywicy, uzyskujemy produkt płynny, idealny do zapełnienia drobnych szczelin. Dodając około 3 kg piasku na 1 kg żywicy, uzyskujemy półpłynną, łatwą do rozprowadzania zaprawę. 4 do 8 kg piasku na 1 kg żywicy pozwala uzyskać masę przypominającą zaprawę murarską, którą trzeba rozprowadzić i wyrównać za pomocą pacy. W zależności od grubości wypełnienia, masa powinna schnąć kilkanaście godzin. Najlepiej pozostawić masę na około dobę do uzyskania wstępnego utwardzenia. Tak przygotowana posadzka jest gotowa do dalszej aplikacji powłok żywicznych. Jednak w naszym przypadku na zagruntowane podłoże będzie aplikowana mineralna masa samorozlewna. W związku z tym, dla poprawy przyczepności tworzymy tak zwany mostek zczepny, czyli świeżą żywicę przysypujemy drobnym kwarcem. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.